Jak wyglądał miniony tydzień? Miniony tydzień głównie kręcił się wokół bezpieczeństwa na drodze. No, pogoda, aura rzeczywiście nieczęsto sprzyja kierującym, co przekłada się na statystyki policyjne, bo każdego dnia średnio policyjna drogówka zabezpiecza 5 kolizji drogowych. To jest bardzo dużo. Ciągle tą główną przyczyną jest nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu lub tak zwana jazda na zderzak. Pamiętajmy również, że w takich warunkach, kiedy jest duża wilgotność powietrza, musimy również zadbać o pojazd tak, żeby wykonując jakikolwiek manewr, to pole widzenia nie było ograniczone w żaden sposób, więc pamiętajmy o tym, żeby szyby wystarczająco wcześniej odparowały, żeby ściągnąć nadmiar wody z szyb. To ułatwi nam, zwłaszcza kiedy zapada zmrok, dobrą widoczność. Nasze działania przekładały się również na zatrzymywanie nietrzeźwych kierujących. W minionym tygodniu zatrzymaliśmy aż 2 nieodpowiedzialnych kierowców, którzy właśnie po spożyciu alkoholu zdecydowali się wsiąść do swoich pojazdów i kontynuować drogę. Jednym z takich kierujących był 20-latek, który został zatrzymany na terenie Szczecinka, kiedy policjanci zauważyli poruszający się pojazd marki Mercedes jadący tak zwanym zygzakiem, postanowili go zatrzymać do kontroli. No i okazało się już po pierwszych słowach, że mężczyzna znajduje się pod wpływem alkoholu, a policyjny alkomat wykazał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Młody mężczyzna musi się liczyć teraz z surowymi konsekwencjami, grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności, no i oczywiście utrata prawa jazdy. Bardzo często jednak zdarza się, że osoby zapominają o tym, że łamanie sądowego zakazu jest przestępstwem i właśnie takie osoby również szczecineccy mundurowi zatrzymują podczas pełnienia służby. Miniony tydzień to aż 4 kierowców, którzy złamali sądowy zakaz. Wiąże się to z kolejnymi zarzutami i pociągnięcie do odpowiedzialności karnej, lecz tym razem kara będzie bardziej dotkliwa, bo grozi nawet za to przestępstwo do 3 lat pozbawienia wolności. No a kiedy policjanci reagują nie tylko na popełnione wykroczenia, jak również przestępstwa na drodze i mamy czym się zajmować, bo kierujący dają ku temu preteksty. Przekłada się to również na zdarzenia drogowe, bo w minionym tygodniu odnotowaliśmy aż 2 wypadki drogowe. Jeden z nich to zdarzenie z udziałem motorowerzysty, kiedy kierujący pojazdem osobowym, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu dla prawidłowo jadącego motorowerzysty, w wyniku czego 49-letni kierujący motorowerem został przewieziony do szpitala z urazem nogi. Niech to będzie dla nas przestroga, zwłaszcza teraz, że zbliżamy się do bardzo trudnego okresu, kiedy rzeczywiście będziemy zauważać duże natężenie na naszych drogach, co będzie związane z świętem zmarłych. Inne zdarzenia, którymi zajmowali się szczecineccy funkcjonariusze, no to oczywiście przestępstwa narkotykowe. Tym razem młody mieszkaniec naszego powiatu odpowie za posiadanie znacznej ilości środków odurzających. W tej sprawie prokurator zadecydował już o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci dozoru policji i okazuje się, że nie jest to odosobniony przypadek, jeżeli chodzi o podsumowanie minionego tygodnia, bo takich zatrzymań na terenie naszego powiatu były aż 4. Ciągle tym środkiem najbardziej popularnym jest marihuana i amfetamina i to właśnie za ich posiadanie bardzo często mieszkańcy naszego powiatu odpowiadają. Grozi im nawet do 3 lat pozbawienia wolności. I na koniec sukces policjantów z Wydziału Kryminalnego. Otóż dotarli, ustalili wcześniej tożsamość sprawcy, który z zabezpieczonej piwnicy dokonał kradzieży nie tylko roweru, ale również różnego rodzaju elektronarzędzi, które właścicielka wyceniła na kwotę ponad 2000 zł, a mieszkaniec naszego miasta musi się teraz liczyć z konsekwencjami prawnymi, ponieważ za kradzież z włamaniem grozi nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Dzień dobry, witam Państwa. Oczywiście mieliśmy aż 81 zdarzeń, z czego 5 pożarów i 76 miejscowych zagrożeń. Jeżeli chodzi o pożary, pierwszy pożar piwnicy, miejscowość Parsencko, pożar budynku Pustostan, miejscowość Sulikowo, pożar sadzy w przewodzie kominowym, Barwice, ulica Wojska Polskiego, pożar budynku gospodarczego Sucha i pożar samochodu osobowego Parsencko. Tak jak powiedziałem, 76 miejscowych zagrożeń, z czego 69 to usuwanie powalonych drzew, konarów blokujących przejazd w
czasie wichury, która nas nawiedziła, teren działania cały powiat. Trzy kolejne zdarzenia: zabezpieczenie luźnych blach oraz dachówek na budynkach mieszkalnych w Szczecinku, ulica Księżnej Elżbiety i ulica Polna. I pozostałe to usunięcie plamy substancji ropopochodnej Szczecinek, ulica Pilska, otwarcie mieszkania, udzielenie pomocy przedmedycznej do czasu przybycia ZRM Szczecinek, ulica Połczyńska, usunięcie gniazda os, miejscowość Kądzielnia i zderzenie samochodu osobowego z motocyklem Szczecinek, ulica Pilska. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. W ciągu ostatniego tygodnia strażnicy podjęli 97 interwencji. Operatorzy monitoringu wizyjnego w tym czasie ujawnili 35 zdarzeń. Natomiast mieszkańcy Szczecinka zgłosili do nas 55 interwencji. W tym czasie strażnicy 3 osoby doprowadzili do miejsc zamieszkania. Jedną osobę przekazali dla zespołu ratownictwa medycznego. Jedno zwierzę zostało przekazane dla lekarzy weterynarii. Zastosowali również blokady na koła 7 samochodów, a pomogli w uruchomieniu 10 samochodów. Zbliża się okres zimowy, więc warto zobaczyć, jak wyglądają te nasze stalowe rumaki. Czasami wypadałoby wymienić akumulatory, ponieważ one nie mają dożywotniej gwarancji na to, że będą funkcjonować. Czasami tracą swoje właściwości i to jest najwyższy czas na ich wymianę, a w tej chwili, jeżeli nadejdą razy, no takich zdarzeń będzie o wiele, wiele więcej. Pamiętamy, że cały czas obowiązuje nas polecenie wojewody zachodniopomorskiego z ubiegłego roku, z października ubiegłego roku, to już minął rok, kiedy to obowiązuje, kiedy wydał polecenie, aby dyslokacja patroli Straży Miejskiej odbywała się zgodnie z poleceniami komendantów miejscowych policji. Pomimo tego 21 października walka ze skutkami wichury. Pamiętamy, że w Szczecinku zostało połamanych w wyniku wichury wiele drzew. Każde takie miejsce wymagało zabezpieczenia, ściągnięcia służb do zlikwidowania zagrożenia. 23 października 15:20 operator kamer monitoringu wizyjnego ujawnił 2 chłopców, którzy w skateparku markerem zaczęli wypisywać różnego rodzaju wulgaryzmy. Obaj zostali przez strażników ujęci i przekazani rodzicom. Okazało się, że był to 11-latek i 9-latek. 23 października około godziny 18:40 w związku ze skargami mieszkańców dotyczącymi zadymienia wychodzącego z jednej posesji została przeprowadzona kontrola przy domowej kotłowni. Jak się okazało, w wyniku kontroli stwierdzono szereg nieprawidłowości i spalanie w piecu zarówno elementów plastikowych, jak i palet nasączonych klejem. Kontrola skończyła się wydaniem odpowiednich zaleceń oraz ukaraniem właścicielki tej posesji. W nocy z 24 na 25 października strażnicy udali się na ulicę Dworcową, gdzie zgłoszono z kolei zakrwawionego mężczyznę. Na miejscu strażnicy zastali mężczyznę, który miał ramię rozcięte od łokcia aż ponad garstek. Udzielili mu pierwszej pomocy, założyli opatrunek. Następnie mężczyzna ten został przekazany dla zespołu ratownictwa medycznego i zabrany do szpitala. Także to był ostatni tydzień naszej pracy i interwencje, o których chciałbym Państwu przekazać. Dziękuję bardzo.